Za każdym razem, gdy pomijasz dialog bez jego przeczytania, gdzieś na świecie ginie delfin. Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Medieval Dynasty i tym akcentem zapoczątkujemy sobie kolejny odcinek pełen wrażeń, emocji i kurczę, bez przedmiotów, które moglibyśmy ewentualnie podnieść. No słabo, słabo. Czekaj, drewniany bełt, oddawaj go. Trzymaj się, piątkę bym ci zbił, ale się nie da. Powiedzmy, że to piątka. Dobra, idziemy dalej. Cóż takiego ciekawego nas może tutaj czekać? Czekaj, jeszcze tutaj możemy znaleźć jeden, chyba ten, jeden obóz. Tak mi się coś kojarzy. I myślę, że... Czy mamy coś ciekawego tutaj? Stare łachmany. Dostarcz do Nieluba. Gdzież jest ta Nieluba? Rupert, gdzie ty jesteś? Znaczy, no nie Rupert, ale wiecie. Ogier. Kajś ty jest i dlaczego tak daleko? O, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem zainteresowany tym, co tutaj mogę znaleźć. Proszę mi powiedzieć, patyk, to średnio zainteresowany jestem patykiem. No ale drewno opałowe, no to panie. O, brązowa siekiera, no i spoko. I zarobiony. I nawet pochodnia, proszę bardzo. Czekaj, to tutaj nie będzie. Ale moglibyśmy się przejechać jeszcze tu zobaczyć. Tak dla zasady, bo to różnie może być. I wtedy przez Ghostowie dwa questy zrobić. No. Myślę, że to nie jest takie głupie. To jedźmy najpierw tam, zobaczymy ten obóz. Czy jest, czy go nie ma. A potem podjedziemy do Ghostowi. Sprawdzić, cóż takiego ciekawego możemy tam dla nich wykonać. I w ogóle to, czy my mamy jakieś miejsce na ewentualnych jeszcze paziów pomocników? Tudzież obywateli? Tak, w sumie tak. Czekaj, co tu możemy? Kobite. Kobite oraz kobite. No dobra, trzy kobity możemy sobie znaleźć. Jakieś do naszej osady. A kogo takiego byśmy potrzebowali? No chata wydobywcza, dobra. Drewutnia, no to na pewno. No to już mamy dwie osoby, powiedzmy, w tym temacie. Stodoła to może nie do końca. Hodowla zwierząt też, wszystko jest ok. Kuźnia to nie. Czekaj, kuźnia, warsztat. Myślę, że do kuźni byśmy mogli kogoś wysłać. I kurczę, nabić tych punktów trochę, jeżeli chodzi o tą całą, o całe wydobycie, żeby tą kopalnię odblokować w końcu. No bo przecież ile można. O ty, patrz to! Kurde, pomyślałem, że się potknie i się wykopytnie, no. Aż mi śmignęło coś tutaj. Proszę, proszę, skarb w takim miejscu? Serio? No coś nowego, jakby ktoś chciał to tutaj. Coś takiego ciekawego możemy tu znaleźć? Poza kamieniami oczywiście. O, 9 zgnilizny, fantastycznie, no zarobiony. No ale żelazna łopata jest, także nie ma źle. No kurde, 9 zgnilizny, no. Nawet na jeden nawóz tego nie wymienię. No bo jak? Dramat. No ale dobra. Jak to mówią, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Czy coś. Czekaj, bo chyba pomyliłem kierunki. Nie, dobrze. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Czekaj, ja sobie wezmę ten... nocną wizję łyknę. Żeby nie było, że kurczę, znowu ciemno jest i nie widać, gdzie jedziesz i w ogóle. Dzień dobry. Którą to mamy godzinę w ogóle? Która to na osi jest, panie kolego? 22:24, a to dopiero się zaczęła noc, To oni dopiero spać poszli, to słabo. Myślałem, że już chociaż środek nocy jest, czy coś. Upoluj łoś, żubr oraz niedźwiedź. O, no, już to widzę, jak ja to upoluję. Już to widzę.
Nawet worka nie ma, też trochę słabo. No i kurczę, niestety. No i kurczę, lipa. Ale jako, że nie ma, to nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu... Myślę, że wykorzystać tę noc. I tak też uczynimy. I pójdziemy do kopalni. No, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Pójdziemy do kopalni, trochę wydobędę tego, nabiję te punkty. Co by odblokować tego... kopalnię. Idę do kopalni, żeby odblokować kopalnię. No, no wiecie, o co chodzi, prawda? Także tam się wybierzemy, tam to odblokujemy i za dnia wrócimy do Ghostowi w celu rozpytania tutaj, prawdaż, o ewentualne misje i quest. Dzień dobry. A was panów niestety nie mogę zabrać. Gdyż iż ponieważ mamy zbyt pełno w naszej osadzie, jeżeli chodzi o mężczyzn. Dzień dobry. Ty, słyszałem, Indian. Czekaj, ja tak nie mogę pędzić na złamanie karku. Skąd to żubry w ogóle, halo? Przecież jak ja się wykopertnę, to będzie przypał troszkę. Znowu. Gdzie jest ta kopalnia? Tu, tutaj gdzieś, tak? Dobra, już się tak nie męcz. Siemanko, cześć. Kogóż my tu ewentualnie możemy mieć? Dzień dobry. Chociaż źle to zabrzmiało, to mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Czekaj, tu. Nic ciekawego. No trudno. Nie, to nie. Łaski bez. Co tu? Co? Czy wyście to widzieli? Co? Co to? Co? Ja rozumiem, że tu za łatwo być nie może, ale co kurczę tam się dzieje w ogóle? Skąd oni tam się wzięli? Kurde, no ciekawe! Fajne! Mnie osobiście się to podoba. Dobra, czekaj, no to zaraz z nimi powalczymy, tylko... Lipka, muszę mi coś zjeść jeszcze. Dobra, zjedz sobie jabłka. Mamy coś innego do jedzenia niż jabłka? Mamy! 0% zatrucia, to spoko. Zjedzmy jeszcze to, mikstura zdrowia, bo dlaczego nie? To sobie możemy walnąć. Nocną wizję chyba również. Tak. Nocną wizję również możemy sobie walnąć. Zjedzmy sobie babkę, żeby sobie odnowić żyćko. Jak tu stoimy z bronią teraz? Czekaj. Kurde, przygotowanie jakby nie wiadomo co to było. Czwóreczka i bełty i lecimy z tematem, tak? Żeby mi konia, kurde, nie trafili zaś. Strasznie daleko w ogóle odszedł tutaj ten chłop. Tamten z kuszą mnie drażni. On mnie nie widzi, czy co? Dobranoc. To mnie chyba faktycznie nie widzi. Co jest?
Nie no, bez kitu, coś tu jest. On mnie nie widzi. Wykopytniesz się? Ciekawe, czy coś ciekawego tam znajdziemy teraz. No weź się już przewróć. Wiem, że masz kuszę, dlatego nie chcę podchodzić. Chociaż wiem, że będziecie zaraz krzyczeć, że nudna walka. Dobra, zbierzmy to, co mamy. Jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a przynajmniej pokaleczy. No kurde! Od kiedy takie rzeczy w tej grze się dzieją? Że tutaj bandyci sobie okupują kopalnie. Daj mi to dziękować. Dobra, no to co? Pałka w dłoń. Rozkład jazdy i jazda, nie? Czekaj, nocna wizja, proszę ja ciebie dziękować. Mogę się skradać? Ty, on mnie nie widzi. To ciekawostka. A chciałem sobie na kozaka wjechać do tej studni w ogóle. Znaczy do tej kopalni. No proszę. Takie rzeczy. I jak go z zaskoczenia wziąłem. Czekaj. Było was czterech. O ty dziadu. Nie widziałem go. A tam jesteś. Nie wiem, czy nie będzie lepiej podejść. Ała! O kurde, co ty tu robisz w ogóle, ty? Ty dziadu. Ile was tutaj było w końcu? No... To ile was tam w końcu jest? Halo? No miało być czterech, no to padło trzech, a tutaj się okazuje, że was pięciu jest w ogóle. No! Uff. Niby nic nam nie groziło. Oj, przepraszam. Niby nic nam nie groziło, ale generalnie, kurczę... Ciekawe, ciekawe, fajne nawet. A, podejrzewam, że żeśmy przetrwali to tylko dlatego, że on strzelał w tą barykadę. Lamus. Dobra, weź nocną wizję dalej, bo nic nie widać. A ja tak trochę średnio... Ufam. Wino gruszkowe, no proszę, proszę. Aż normalnie jestem ciekaw, czy czegoś przypadkiem w środku nie znajdziemy. No ale dobra. W tym momencie ja się biorę za wydobywanie i słyszymy się w momencie, kiedy już skończymy i znajdę coś ciekawego. Także do zaraz. No i dobra, jestem z powrotem, niemniej jednak pominąłem kilka rzeczy, które chciałem wam pokazać. Otóż okazuje się, że w środku tutaj normalnie znajdują się jakieś rzeczy. Czyli faktycznie to działa jak takie obozowisko. No to super, co takiego ciekawego możemy znaleźć? O proszę, prosta tunika, 3 sztuki. A my co nosimy? Lniana koszula, 10 plus 10, a tu minus 5 przed ciepłem, ale za to plus 15 przed zimnym. Okej, okay, kumam. Całkiem okej. Okay. Co takiego ciekawego znajdziemy z tej strony? Wino. No co innego można znaleźć w kopalni jak nie alkohol? Okej, okay, okej. Okay.
Moneta, cyna, miedź, spoczko. No, brązowy nożyk, no proszę. Tu w ogóle znalazłem kilof, od razu jak zacząłem kopać, ale specjalnie go nie podnosiłem, żeby wam go pokazać. A co tutaj mamy? Piwo żytnie. 3 jabłka i solone mięsko. No i spoko. Noż kurde, no naprawdę, naprawdę fajne. Może to jednak nie jest taka prosta sprawa teraz przyjść po prostu i wydobywać rzeczy z kopalni. A jednak jest to troszeczkę utrudnione. Szkoda, że jeszcze nie da się... O kurde. Przepraszam. Szkoda, że nie da się... A drugi raz musiałem go dobić jeszcze dla pewności. Ale szkoda, że nie da się właśnie zdejmować z nich ubrań. W sensie, żeby, wiecie... Konfiskować je po prostu. O. To byłoby też całkiem spoko, myślę. I mówi, właśnie, kurde, czekaj, wróć. Podobno Rubcik dostał gdzieś strzałą. Ale wygląda na to, że nie. Albo w momencie zmiany pory roku to się skasowało. Także no dobra, no nie jest tak źle, nie jest tak tragicznie. Mamy trochę już, prawdaż, tego... kamyczków pokroju właśnie brąz, miedź, cyna i sól, także jest ok. Kamieni mamy też całkiem sporo, już wam pokazuję ile. Na chwilę obecną mamy kamienia 471, a co za tym idzie, możemy śmiało wybudować dom i zaktualizować, albo bardziej zaupdate'ować. Czy ty sobie żarty robisz? No co jest? Nie. Ech, dobra. Czekaj, pomogę jej. Gołąb. Dobranoc. No, dziękować. Czyli ta gra jeszcze też potrafi zaskoczyć. Podoba się to dla mnie. Nie dość, że zaskoczyć w pozytywny sposób jak tymi bandytami, to jeszcze humor poprawić taką bzdurą jak gołąb w koniu. Także no. Halo? Dzień dobry. Gdzie my mamy w ogóle tego questa? Bo tak koniec końców 1000 metrów tam. Czyli gdzie? Dobra, nieważne, zaraz to sprawdzimy. Zacznijmy jednakże od tutaj questa. A nie, dobra, dobra, już wiem co to jest za quest, nie będziemy go robić. To jest quest 1000 kłód. A dlatego też pojedziemy sobie questa zobaczyć w rolnicy. Może tam coś ciekawego mają. Coś? Nie. Wypadałoby się w ogóle też umyć. No. Pytanie, czy tutaj się umyje. No niby coś tam schodzi, ten brud. Co to, to odpływ był, czy co? Kiedy tu jest tak płytko? O, patrz to. No ty dziadu, ty. Nie no, bez żartów, od kiedy tu jest tak płytko, halo? Czy gdzieś tu przypadkiem też nie był kiedyś taki fajny obóz? Bo coś mi się kojarzy, że tu lubił być. Pojawiać się w takich momentach nieoczekiwanych. Ale kurde, nie tym razem. Jakoś głupie wrażenie odnoszę, że coś tutaj zmienili w tej grze. No bo... Naprawdę, wydawało mi się zawsze, że tej wody tutaj więcej było. Aż zaraz kurczę wezmę i... sprawdzę jakieś stare nagranie, bo naprawdę wydawało mi się, że tej wody było więcej. No szoki, niedowierzanie, no.
Witam, witam, cześć, cześć. Jak tam? Tam zdrowie? Co takiego ciekawego mamy u bałwanka? Dwa patyki, no to wdechę, zarobieni. Siema. Kogóż my tu mamy? Cóż to za dziarlatka? Handel to mi średnio pomoże w tej chwili. Ale pomóc mi może. Cześć, to Mira. Sprzedaj mi babkę lekarską, sprzedaj mi... lulek, bo ładnie wygląda. 2000 monet mamy jedynie. No dobra, jakoś się zarobi. Niszek lekarski mi sprzedaj też. I stokrotki też. I może wilcze jagody też. Czekaj. Ty, w sumie ja bym ci mógł sprzedać parę rzeczy. Zacznijmy może od tego, że sprzedałbym ci te butelki. Bo mnie one średnio potrzebne. Te fiolki, bo też średnio potrzebne. Gliniane fiolki mogę ci też sprzedać. To byłoby na tyle. Z jedzenia surowe mięso ci sprzedam. O, piwo ci mogę sprzedać, na ten przykład. Zum Beispiel, for example. A co tu jeszcze mamy ciekawego? W sumie to sery ci mogę sprzedać. Nie są mi jakoś szczególnie niezbędne do życia. I mógłbym ci sprzedać jeszcze to, ale ty nie masz pieniędzy, więc ci tego nie sprzedam. Kilofy i tego typu rzeczy sobie zostawimy do naszej wioski. Mogę ci kusze sprzedać, dwie drewniane. Drewniany młotek ci mogę sprzedać. Pałki ci mogę sprzedać. Co tu jeszcze mamy ciekawego? No i to by było, kurczę, tyle. Goodbye. Goodbye. Ciao, ciao. Chodź, byczku. Byczku z plasticzku. Czekaj, ty, bo tu quest jest. Halo. Zapisz grę, oczywiście. Co takiego ciekawego tutaj możemy zrobić? To nie ty masz quest. U doma też nikogo nie ma. Aha, to ty masz questa. Siemanko. Silnego mężczyzny. No dobra. Gęby do wykarmienia. Jeszcze mi powiedz, że ci mięsa brakuje, to normalnie. Czego ci brakuje? Dziennik. Gęby do wykarmienia. 4 mięska i 2 rybie mięska. No dobra. To szybciej zrobimy to. Tylko gdzie tu trzeba będzie jechać? Gdzie jest najbliżej jakiś kucharz, kurczę? W Denicy bodajże. Dobra, to jedźmy do leśnicy. W leśnicy zrobimy questa. Albo nie. Jedźmy najsam pierw do Denicy. Tak, jedźmy najpierw do Denicy. W Denicy zbierzemy kolejnego questa. Oddamy go, kupimy rybie mięsko i zwykłe mięsko. I pojedziemy dopiero wtedy do leśnicy, gdyż iż ponieważ, albowiem tam mamy naszego kowala pierwszego poziomu i możemy wytworzyć parę przedmiotów, które później przehandlujemy. Także myślę, że to będzie dobry pomysł. Coś tu ciekawego jest? Niczego nie widzę. Nie, tu też nic. Bida trochę, no ale cóż. Ciekawe, czy coś jeszcze twórcy dodali nowego. Poza dźwiękami, które są w ogóle mega, mega fajne. Bardzo się to mi podoba. O, mała paczka i dwa sery, no i spoko. Że w momencie, kiedy wjeżdżamy na deski, to faktycznie jest inny dźwięk, niż w momencie, kiedy jedziemy na przykład po takim żwirze. To jest bardzo fajne. I po kamieniach, jak jedziemy, to też jest inny dźwięk. Cześć, Kinga. Słuchaj.
Weź mi proszę ja ciebie tak. 4 mięska. I 2 rybie mięska. Dziękować. Goodbye. Bywaj. Kogo my tu mamy? Nope. A kto ma misję? Bo wiem, że ktoś ma. Tam. Siemanko. Czym ci mogę pomóc? Pewnie. Ściąć drzewa, nie ma problemu. Kiedyś w końcu to zrobimy. A póki co... zawijamy z powrotem. No żeż kurde, przejechałem między drzewami i się nie wywaliłem. Szok. Bo ostatnimi czasy to nie jest takie oczywiste. Czekaj, czy ja jadę dobrze? A w życiu w ogóle w drugą stronę ruszam. Halo. Tyle czasu, naprawdę tyle czasu, ja dalej nie ogarniam tu kierunków. A może tędy pojedziemy? Może coś znajdziemy? Znajdziemy, jasne, że tak. Już znaleźliśmy. Co takiego ciekawego tutaj mamy? O, i tam beczki jeszcze dwie leżą. Gnój, ziarno żyta, spoko. Jeszcze te beczułki sobie sprawdzimy. Mąka. I nic. A to feller. A nie, ziarno owsa. Po prostu drugi raz otworzyłem tę samą. Dobra. A to feller, westchnął seller. No kurde, żartujesz. Liczyłem, że trafię. Szkoda, że Kazimierz na Farmer's Life nie może sobie stworzyć na przykład takiej prowizorycznej włóczni. Też myślę, że mogłoby być fajne. Takie ganianie z włócznią na rybach. Tam chłopco lewituje, panie. Dzień dobry. No weź. Rupert, nie pomagasz. To se radź teraz sam. Jak już tutaj są. Siemanko, siema, cześć, cześć, hej, hej, proszę bardzo, to dla ciebie, dziękować. Homordo. Jedziemy dalej. Gdzie tu mamy jechać? Czekaj. Stare łachmany? Tak. 1500 metrów tam. Dobra, kumam. Kumam czacze, czaję bazę. Tylko powiedz mi... tam najpierw. Dzień dobry wszystkim. Trochę ryzykownie, nie powiem, że nie. Ale lubię ryzyko. Tutaj łoś, tam łoś, super ktoś. Jakaś autostrada, droga, coś. No rzesz ty kurde, no. Sorry Rupert, no koń by się uśmiał, no. To nie było zamierzone, a już się chciałem chwalić, że cały odcinek przejechałem i ja ani razu się nie wykoprytłem, no. Daj mi spokój. Mm-hmm.
No. Koń się nadział na gołębia i przez to nie mógł przejechać. Naprawdę? Dobra, zróbmy to tak. Daj mi te patyki. Pójdźmy kupić jeszcze patyków u chłopa. Bo dlaczego by nie? Cześć. Nie. Nie. Kogo ja potrzebuję? Ciebie potrzebuję. Siemasz. Dobra, dobra. Taki no mówisz, czekaj. Nie, tego nie potrzebuję. Czy mi kłody nie będą potrzebne? A wezmę. Tak. Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Łowca i ktoś, kto może być rzemieślnikiem. Uuu, tu mamy rolnika. I kogoś zbieracza jakiegoś. No proszę, czekaj. Czy nam jest potrzebny bardziej zbieracz, czy ktoś, kto będzie mógł być rolnikiem i handlarzem? Albo... Gdzie jesteś? O, on ma questa, cześć. Czym ci mogę pomóc? A, tak, tak, przyniosę co chcesz, tak, tak. Czego potrzebujesz? Ma drewniany młotek, żartujesz sobie ze mnie? Jasne, że ci wytworzę drewniany młotek. Nie wiem, komu chcesz nim zrobić krzywdę, ale mam nadzieję, że musi się mieć na baczności. I dobra, powiedz mi w takim razie, kogo my tu, kurczę, możemy ewentualnie potrzebować na teraz, na już, na już. No najbardziej to rzemieślnika chyba. No albo właśnie wydobycie, kurde. No to wydobycie myślę, że byłoby spoko. Która to miała to wydobycie? Żadna, okej. To nie było tematu. No to w takim razie co? Myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, a przyszły zaczniemy sobie od handlu i tworzenia. Także co? Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avrys, trzymajcie się i do następnego. Hej!